Tomko. Po ostatnim filmiku z treningu podesłaliście mi kilka pytań odnośnie tego, czy robię dużo bicepsu, bo mam wielkie łapy. Nie mogę wam podpowiedzieć już teraz, że skończyły się czasy, kiedy robiłem 3 razy w tygodniu tak zwany biceps. Teraz robię go, ale bardzo mało. Zakładam tylko 60-70 kilo na ławce, tylko na sztandze skośnej, łamanej tak zwanej. No i na prostym gryfie zakładam sobie gdzieś tak 60-70 kg po 8-10 powtórzeń. Maksymalnie robię 8 serii. Robię 4 serie na łamanej sztandze, 4 serie na prostej sztandze, no i z 3 serie dokładam tylko hanklami, 20, piątkami. Zaraz wam pokażę, jak to robię, żebyście nie byli ciekawi, bo pytacie, a Pudzian pokazałeś. No dobra, to wam pokażę. No to pierwsze ćwiczonko z 4, bo robię sobie 4 serie. 4 razy 8-10 powtórzeń, potem 4 razy 8-10 powtórzeń na prostym gryfie i z 3 serie, czyli gdzieś tak w granicach 11 serii na 3 ćwiczonka. No dobra, no to biorę się za pierwsze ćwiczonko, potem przejdę, pokażę wam dalej. No to co? Gryfik 60 kg ze sztangą, no i jedziemy. Coś takiego, akurat 4 ćwiczonka na tym. Skończę, chwilkę przerwy, przechodzę na następne ćwiczonko. No a to za chwilkę wam pokażę, jak przejdę. No i dobra. Jedziemy. Następne ćwiczonka, 4 odwaliłem sobie na łamanym gryfie. No i teraz 4 na prostej sztandze, 60-70 kg. Tak jak widać, prosty gryfik, nie roz żadny filozofów. To jest druga seryjka. Jeszcze troszeczkę siły jest. To dołożę sobie tak do 80 kg na łapkę i potem na koniec jeszcze 3 seryjki hanklami. No i na dobicie jeszcze 80 kg na łapkę i przechodzę na hangla, ale do później. To jedziemy 80 kg na łapkę, chociaż raz w tygodniu. No i tak to z grubsza wygląda, jak widać.